najszybsza wśród kobiet, najszybsza sztafeta. Wielkie brawa, dajże im wsparcie! Wielkie brawa, fantastyczny finisz! I Marysia Kraśnicka-Kranica! Zdrowia! Proszę Państwo, Paulina Pimas, znakomity występ. Marysia Cześci, dom Ronalda McDonalda w budowie. Paulina, wiedzieliśmy, że jesteś w dobrej dyspozycji, ale dzisiaj fantastycznie to zrobiłaś. Tym bardziej, że pomoże pójść się naprawdę wymagające. Dobra, odetchnij spokojnie. Tymczasem przywitamy najszybszego zawodnika. Nie bez też kolejna sztafeta. Paulina. Okej, dobrze, troszeczkę muzyczka w dół. Paulina, jak było? Woda rzeczywiście była wymagająca? Poważnie tak było ciężko? Poważnie było ciężko i bardzo skończyłem. Czy jak jechaliście już drugi pół słuchać, czy jeszcze było mokro, czy jeszcze było gałże? Tak, było mokro, dlatego i tak trzeba było łapać. Na prostej można się było rozpędzić, ale na prostkach, na zakrętach to trzeba było łapać. Ale ogólnie, biorąc pod uwagę fakt, że to są kolejne jeszcze etapy przed tobą starty, jesteś zadowolona z dzisiejszego występu? Jestem. I to jest najważniejsze, to jest najpiękniejsze. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla zwyciężczyni. Gratulacje. Patrzcie, jak się rozpędził ten biegacz. Fantastyczna końcówka. Oj, widać, że to był człowiek na właściwym miejscu, to był Trójmiasto. Na razie sztafety. No nie chcą mi oddać Marysi, cały czas ją przepytują. No, dlatego że po prostu nie oddali. No mamy tego najlepszego wśród mężczyzn. Tak mi się wydaje, że to jest ten, który jest zwycięzca. O! Czekamy na najszybszego zawodnika tej rywalizacji. Zapraszamy się, chodźmy tutaj szybko do nas. Jest uwaga, poprosimy o szafę. Nie, teraz dziewczyny, teraz, to jest ten moment. Czerwony numer, a więc pierwszy z kategorii 45+. Panie i panowie, powitajcie wielkimi brawami. Jasne. I mamy kolejną zawodniczkę. Wielkie brawa, brawo. Witamy na mecza, więc Paulina Pimas jest pierwsza, a Aleksandra Jędrzejewska na drugiej pozycji. I do teraz trzecia, Natalia Rypek.
Uwaga, uwaga, kolejny zawodnik tego witamy wielkimi brawami. Panie i panowie, uśmiechnięty Marek! I mamy kolejną zawodniczkę. Proszę bardzo, przywitajmy. A tam kto biegnie? Tam biegnie! To jest Iwonka, a tam biegnie M-Con! Mistrz świata! Absolutny champion! M-Con! Brawo, brawo dla M-Cona! Jak się nazywa wasza drużyna? Bo mogę czy nie mogę w końcu? Nie ma, nie mogę! Nie ma, nie mogę! I właśnie nie ma, że nie mogę! Nie ma, nie mogę! M-Con, cała paka dzisiaj pokazują, że naprawdę można wygrać ze słabościami. I kogo tutaj witamy na tej prostej? Wykorzystamy barierki, wykorzystamy bandy, uwaga! Hop, 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 hop! Witamy bardzo serdecznie Mikołaj! Dawaj, brawo Mikołaj, gratulacje! Powitajmy wielkimi brawami Ole! Pięknie, pięknie, Ole! Aleksandra,
rację. I kolejna sztafeta. Brawo, 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 gratulacje. Ania dociera na metę. Małgosia, Anka za nią. Jeszcze trochę i jest finish. Brawo. Pierwszy raz w triathlonie i taki finish. Witamy. No, ale przycisnęła. Brawo, brawo. Potwornie Ania zmęczona, ale jest na mecie. Brawo Marku, gratulacje. Marek jak zwykle dobrze dysponowany. A ja przypomnę, że nasz Wojciech Szturek i Marek Łucy. Zobaczymy jak sobie poradzą. Dawaj, dawaj. Jest prezydent Wojciech Szturek. To jest nasza drużyna. Panie prezydencie, witamy u pana w mieście. Dajmy brawa, brawa, brawa. Wojciech Szturek, koni do wody! Pierwsza ze sztafet! Ależ! I znakomity występ również Violety. Pozwolili prezydentowi trochę odetchnąć. Pan prezydent odsapnie i za chwilę wspólnie z nim. Kuba Krzyżak, Jakub Zaborowski. Kuba Krzyżak, Jakub Zaborowski. No, wy zrobiliście swoje. Zrobiliście to tak, że prezydent wybiegł pierwszy. I to o to chodzi. Chyba mamy podium, prawda? Macie podium? No, mentalnie macie podium. Tak jest, ciekawe. Brawo, brawo. Brawo, 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 panie prezydencie, proszę odetchnąć. Jak było? No, warunki w wodzie były naprawdę bardzo ciężkie. Nie spodziewałem się, że będzie tak bujać. Chyba nie jestem Robert, też to wypadało? I brakowało polecenia, żeby się schować od tego wiatru, także było naprawdę na właśnie bardzo ciężkie. No, ledwo na 38 godzinę, to było ciężko, bardzo ciężko. 38 na godzinę. Podwiaty, jak ja bym marzył o takiej prędkości. Panie prezydencie, nie pytam z jaką prędkością pan biegł, ale świetnie, że jak zwykle co roku pan się pojawił i to jest naprawdę wielkie święto dla miasta. Proszę do widzenia na kolejnej ekipie, że oni tam jest super na wodę. Naprawdę, trudno to co. Trochę dla biegaczki to wygląda na wodę. Nie zagrywa, nie zagrywa, troszkę jakby. Panie prezydencie, Gdynia znowu stolicą, nie powiem europejskiego, może nawet światowego teraz ten weekend triathlonu. Najlepsi sportowcy, mnóstwo gości przyjechało do nas z całego świata. Panie prezydencie, gratulujemy, cieszymy się, że znakomicie poszło. No w takim się nie dziwię, że wszystko się poukładało znakomicie. Teraz prosimy na ściance zdjęcia i oczywiście pamiątkowe fotografie, które będą dużym wspomnieniem dla was wszystkich. Brawo Dorotka, zrobiłaś to, super, gratulacje. I witamy serdecznie kogo? Anię! Ania! Aniu, gratulacje, brawo! Jest, 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 jest! Kolejny twardziel! GVP to jest prosty team! I również Krzysiek przybiegł do nas! Brawo, brawo, gratulujemy! Arkadiusz, witaj na mecie! Jeszcze trochę, ma do pokonania kolejny zawodnik z sztafety. To jest Limor Team. Tomasz zrobił to indywidualnie. Mamy kolejną sztafetę. Master Liz. Brawo, witamy panowie. Wielkie brawa dla bardzo zmęczonej Asi. Dajesz Asia. Brawo, witamy serdecznie. Aśka, gratulacje dla ciebie. Jest następna sztafeta i Tomasz indywidualnie startujący. I również Piotrek ten dystans zaliczył sam. Wielkie brawa dla Kasi! Katarzyna, wielkie brawa dla ciebie. Pięknie przyspieszyła, zobaczcie jakim świetnym
Monika! Monika, żeby nie było za łatwo, rozwiązała sobie buta. A kto teraz poprawia nogę, żebyśmy widzieli? A tam jakiś pomarańczowy film. Za chwilę zobaczymy. Wcześniej w stroju Giant'a. Grzegorz, brawo Grzegu, gratulacje. Owoc biega, wiatrowiska. Brawo. Witamy serdecznie. Najpierw Kmielki, Marka również witamy. I mamy kolejną wiatrowiskę, czyli Magdalenę. Brawo, Karolina. To jest dziewczyna, która jest, drodzy Państwo, ze niezwykle sportowej, wiatronowej rodziny. Potwornie zmęczona. Mamy kolejną zawodniczkę. Brawo Jacku, gratulacje. Jest! Wziął czapeczkę. Kolejna sztafeta. Jest! Super, gratulujemy. Witamy w kolejne. Brawo Aleksandra. A to jakaś wielka radość. Dajcie aplauz temu gościowi. Tomek, czekaliśmy na ciebie. Tomek w ogóle nie zmęczony. Jutro pewnie wystartuje jeszcze w połowie. Patrz, i ta sympatyczna dziewczyna też w ogóle nie zmęczona. No, w znakomitej formie. Kończy uśmiechnięta. Zadowolona, ręce w górze. Tak się cieszy Joanna. Gratulacje, Jaśka. Brawo, 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 brawo. O, właśnie, Państwo fantastycznie reagują. Hop, hop, hop. Pościgali się do końca. Bardzo witaj. Dziewczyny, widziałeś tą pół dziewczyny za rękę? One w wodzie już tak płynęły i też na rowerze jechały. Brawo, Robercie, witaj. Cześć, Moniko, jeszcze dla ciebie brawa. Do końca, do końca! Brawo dla Juni! Hop, 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 hop! Witaj, Moniu! Ale się pościgali! Józef! Dla ciebie brawa również! To jest dla was ta owacja! To jest dla was przywitanie! Brawo, Remigiusz! Pocisnął, pocisnął! I Kaśka również! Agnieszka! Piękny styl do samego końca! Brawo, Aga! Mamy kolejnego zawodnika, brawo! Panie prezydencie, a czy pan wie, że prezydent Szczurek jest już na mecie? Marek Łuczyk, wiceprezydent miasta, również zakończył rywalizację. Brawo, Krzyku! Ale energia! Czekaliśmy na tego gościa! Witaj, Paweł! Andrzej, co za forma! Andrzej, szacuj, szacuj! Natalia, energiczna piątka! I od Marty też! Proszę Państwa, oto nadciąga! Zaraz będzie lądować! Ale ma radochę, dajcie jej wsparcie jeszcze tego ostatniego. Stanisławie, witaj na tycie! To samo Arka i Jacka! Jacka same z wielu tras, pozdrawiamy serdecznie! O Jezus! Kto to tak pięknie uśmiechnięty dociera na metę? Witamy
Endure Team, to są fajne dziewczyny. Karina. Witajcie na mecze, Krzysiek i Katarzyna, brawo. Reprezentantka Anna. Kuźni triathlonu Agnieszka. Kolejny team. Powstrzygali się do końca. Krzybuł już na mecie. Mariusza! Krzybił w ruchu. Mariusza. Pati dajesz, pati dajesz. Pati dajesz tutaj teraz tak. Na trzy. Pati. Udało się tym zdjęcie? Mam nadzieję. Ależ zacisnęła zęby do końca, brakuje jej! A tutaj jakie jeszcze ostatnie metry. Motywacja Karolina. Zadziała metry. Brawo! I kolejni zawodnicy. Tam na horyzoncie Endure Team chyba. Te charakterystyczne stroje. Wcześniej Marcin, za ciebie brawa, gratulacje. Kolejna sztafeta. Soprano. I dziewczyny z Sport Evo. Cześć dziewczyny, Sport Evo. Pozdrawiamy dziewczyny, pozdrawiamy Krzyśka i Szymona przy okazji. Cześć Krzysiek, czekaliśmy na ciebie. Krzysiek, a tutaj opływowa fryzura. Ostatni 30 metrów to Mariusz. Brawo Mario, uważaj dziewczyny za plecami. Kuźnia triathlonu, uśmiechnięta. Justyna, Magdalena, Jörg. Agata, uwaga, uwaga, skoro z nimi strzału. Dobrze jest meta! Mocno uderzamy w bandy! Następne dziewczyny na mecie! Brawo, brawo, wielkie brawa! Kolejna meta! Brawo Natalia! Alicja.
uczestniczka indywidualnej walki, Ania! Zrobili to! Pierwsze!
Państwo, Julka ma 13 lat. Nigdy w życiu nie przepłynęła więcej niż 100 metrów w basenie. Oczywiście pływa, trenuje, ale na zawodach to było dotychczas 100 metrów, to był maksymalny dystans. A dzisiaj w Open Water 750 metrów płynęła za głosem Wojtka. Przejechali na tandemie i przebiegli i połączyli szarfą. Jeszcze raz wielkie brawa dla niej! Brawo Wojtek. Aniu. Uzebrała się do walki na ostatnich metrach. Zawodniczka ze sztafety. Witamy serdecznie też Anię. Dałaś radę. Ania i Jarek, brawo. Proszę bardzo, jest baranga. Podoba mi się. Podoba mi się, jest. Oj, podoba mi się. Ja to było tak? Brawo, Alfred. Pani Karolino, Karolina Gorczyca, panie i panowie, jak zwykle w Gdyni. Karolina, mam wrażenie, że ty ze startu na start po prostu czujesz się coraz lepiej. Odetchnij troszeczkę. Jest! Drodzy Państwo, Wiktoria i Wiki, za chwilę porozmawiamy też. Pozwólmy Karolinie troszeczkę odetchnąć, wyrównać oddech i powiesz jak to. Dzień dobry, witam Państwa. Więc ja tak tutaj na metę już końcówką sił pokazałam trwałe. Nie, nie jest tak źle, ale powiem wam dzisiaj szczerze, że to co się działo w morzu, to ja pierwszy raz sobie nie uchodziłam i walczyłam na życie. Ale jesteś tu, gdzie jesteś. Karolina, cieszymy się, że jesteś z nami. Wielkie brawa. Karolina. I jeszcze raz powodzenia i gratulacje wszystkim tym, którzy przebiegli i tym, którzy za chwilę dobiegną. Moje rodzice kochane, dziękuję. Ściskamy was, wszystkiego dobrego, pędź do nich. Cześć dziewczyny, witajcie bardzo serdecznie. Malwina, gratulacje. Olga dała radę, jestem z chwilą Olga. Uwaga, uwaga, flip, flip również ktoś zostawił telefon. Jeśli nie macie telefonu, ktoś kto był flip również, więc zabrak telefonu, jest bezpieczny miejscu. Brawo, Ola. I patrzcie, zbliżają się następne uczestniczki. Mocno, lewa, prawa strona, walimy palce. Jedziemy, jedziemy z dobiegiem. Ojej, mocno, mocno, mocno. Ale Spencer, jak to piękna dyscyplina w końcu. Ajajaj. Witamy Państwa. Monika i Przemo, Przemo witaj! Pęsli Świlkowe! Numer 800 to Adam! Za nim Agata! Stefan, do prawa! Weronika, Weronika i Kiki! Podejdźcie, podjedźcie tutaj! Wielkie, wielkie brawa! Kasinka! Chodź tutaj! Chodź! Jestem z siebie dumny. A najbardziej jestem z siebie dumny? Chyba twój trener. Prawda? Jak było? Mocno w wodzie jeszcze długie, co? Ale kochana, jesteśmy dumni z siebie. Brawo, 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 brawo. Odpoczywaj. Słuchajcie. Witamy pana Romana! Drodzy Państwo! Przywitajcie Weronikę i Wiki. To są bardzo dzielne dziewczyny. Weronika i Wiki postanowiły udowodnić, że nie ma barier, że nie ma ograniczeń. I udowodniłyście to. To była sztafeta. Wy biegłyście na końcu. Wiki jechała
ty biegłaś i to jest dowód tego, że trzeba wyjść z domu i tak naprawdę wziąć się za siebie i nie płakać, tylko po prostu walczyć. Wiesz, kondycja fizyczna bardzo pomaga, kiedy to jest pewne, że jest tak, że trzeba dosić. To jest tylko na tyle sygnał. Wszystko to wzięło się z Gdyni, tutaj była inspiracja, prawda? Oczywiście, inspiracja lubiła się pieć i malczewski. I mam nadzieję, że Wiki i Weronika będą też inspiracją na kolejne. Trzymamy kciuki, wszystkiego dobrego, dziękujemy wam bardzo. Cześć jeszcze tej chłopaki. Ademarze, witaj serdecznie. Elżbieto. Piotrek dociera na metę. Piotrze, brawo. Wielki aplauz dla Lecha. Ależ Lechu. Pobija kawał się do walki. Zagrają w tym klubie, za chwilę uwaga, wszyscy razem na refrenie. Na razie szykujemy się na refren wszyscy! Mocno, mocno walimy w bandy, pana pierwsza proszę, proszę bardzo, nie opuszczę. No! Jedziemy, jedziemy z Dobinkiem, popatrz mi śmiało. Jest dobra muza, jest klimat i od razu nie chce się biegać, tylko się podskakuje. Hop, hop, hop. Brawo, Agata, Fundacja Jeffersona.
Weronika. Jest zadowolony. Ja myślę, jak masz na imię, jak masz na imię? Basia! Basia, ty masz tyle energii, że ty musisz wystartować. To? Karolina, gdzie jest Karolina? Dobra. Karolina! Dajcie jej, dajcie jej! Urodzi nowe brawa! Urodzi nowe brawa! Karolinka dzisiaj świętuje swoje urodziny. Karolina, dzisiaj dodatkowa porcja lodu. A popatrzcie, wielkie brawa dla nich! Starożytne przez całe lista! Niesamowite! Witamy serdecznie! Izabela i Norbert! Brawo! Julia mocno zaczyna, ale jest z nami! Mają Państwo jeszcze energię? Okej, cieszymy się! Do końca, do ostatniego zawodnika. Hop, 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 hop. Witamy na mecie Ewelinę! I dla tej pani również brawa, należą się! Yes, welcome to Gdynia! Pani, congratulations! Teoretycznie limit na pokonanie całej trasy to 2 godziny, na minus 30 czas netto, czyli moment, w którym konkretnie dana osoba ta przekroczyła linię startu, więc myślę, że jeszcze nieco ponad 10 minut będziemy czekali na tych teoretycznie najwolniejszych. Ale patrzcie, jak się pięknie prezentują, jak tu na nich nie czekać. Witamy cię! 4, 4, 4. Hop, 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 hop! Agata! Zatrzymajcie ją, bo do błyskawicy do mnie. Pani jest zadowolona, to proszę o nieść ręce do góry. Cały dywan dla pani, zapraszamy serdecznie. W ogóle nie zmęczona. Wyobrażałaś sobie, że tak cię będziemy widać? Tak? Mam nadzieję. Uśmiechnięta, Agnieszka. Dziewczyny, ja wiem, że było ciężko. Woda była ciężka. Agnieszka! Rio de Janeiro, nie, dzisiaj Gdynia.
wygrywająca Maria. Warto było, dziewczyny? Warto było? Witamy tego zawodnika. On by szybciej kończył, ale liczy na wasz aplauz. Nie zawiedźcie go. Patrz, jak się pięknie uśmiecha. Dajesz, gościu, dajesz. Brawo, Marcin. Gratulacje. Złoto biegnie. Aga, dajesz, dajesz. Aga, pierwszy kibu miasto. Pierwszy. I od razu w takich warunkach. Brawo, brawo, witamy się. I mamy kolejne osoby, z którym szczególnie chcemy zgotować owację na powitanie. Wielkie brawa! Są skurcze! Katarzyna! Brawo! Brawo, Stygia! Welcome to the finish line! This is Cynthia from the USA. I dla tej pani również mamy oklaski, prawda? Zobaczcie, już czuję ten rytm, ten flow. Zostaw tą wodę, unieś ręce do góry. Brawo! Wody jest dużo. Zabyła woda z zatoki, szczęśliwa woda dla tej sztafety. Samba, samba dla siebie też. Ja może pomogę przywieźć tej uczestniczki. Dobrze. Ale w jej rytmie, dobrze? W jej rytmie spróbujemy. Ona dyktuje tempo. Okej. Odbieram pałeczkę sztafetową od tej zawodniczki. Jeszcze trochę. Nie woda, 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 woda. A ta dziewczyna potrzebuje wsparcia. Numer 380. Ciężka walka z wodą. Ania! Brawo, Aniu, brawo, 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 brawo. Nie może uwierzyć, możesz płakać, możesz. To żaden wstyd. Dałaś radę. 150 metrów. Piękna sprawa, witamy Anię. Ania, jesteś finiszerką. Witamy Marka! Marku, piąteczka! Dorotka! Jak się czujesz? Dorotka! Bywało lepiej, czy bardzo dobrze? Bywało lepiej, ale jest i tak nieźle. Dorota! Szacun! Po prostu szacun! Chłopaki są dumni, droga zwiększona, rozśmiechnięta. Jeszcze około kilometra ma zawodnik, który zamyka wyścig. Tudzież zawodniczka. Wystartowali o godzinie 12:00. Mężczyźni z grupy 45+, wszystkie dziewczyny w dzisiejszym sprincie. Dzisiaj jeszcze raz, moi drodzy, podkreślamy, że ci, którzy finiszują, to naprawdę twardziele. Kilkadziesiąt osób wycofało się z wody. Tak więc naprawdę przepłynąć tutaj to wzburzone morze, to był wyczyn. Tak więc jeszcze raz wielkie brawa i również dla tego twardziela. Jeszcze trochę, 50 metrów i jesteś na mecie. To dla siebie, ta energia na koniec. Jest! Uśmiechnięty! Ryszardzie, brawo! Wszystkie liści to fajne chłopaki. Witamy się na mecie. A fajnie.
kobiety mają na imię? Zaraz się dowiemy. Ona się w ogóle nie zmęczyła. Karolina. Jest na horyzoncie. I pytanie, czy zamykam stawkę? 984? Tak, spokojnie. To sztafeta, to sztafeta. Brawo, jest finish, ucieszona. Tak, nadciąga ostatni zawodnik. Panie i panowie, to musi być królewskie przywitanie. Tak jak witaliśmy najlepszych zawodników, tak przywitamy tego, który zamyka stawkę. Jesteśmy gotowi? Uwaga, uwaga. Bandy w ruch, uwaga, hop, hop, hop.
teraz pan, może pan zwolnić i spacerkę, o tak, i hop, hop, tańczymy, bawimy się, hop, hop, hop. Wie pan, my tutaj się spotkaliśmy, żeby się pobawić, potańczyć. Ogier, szacun, brawo. A gdzie jest ten ostatni? Tak przez 15 minut będzie wynikać. Ostatni. O, to jest ten zawodnik, który jest twardziele. Hop, hop. Szacuneczek! Mówił! Ze specjalnym prysznicem powitalnym! Tak jak jest na Hawajach! Tak się wita ostatniego zawodnika podczas pełnego Ironmana na konie! Jacek Hani, panowie! Panowie, przechodzimy do historii, bo zakończyliśmy kolejny sprincik w Gdyni jutro. Tomku, chciałbym ci powiedzieć, że jutro po 8 godzinach będziemy tak witać najbardziej wytrzymałych zawodników, więc bądźmy na to przygotowani, a już za kilkanaście minut, właściwie za 20 minut, będziemy mieli ceremonię dekoracji tutaj. Zostańcie z nami na trybunie głównej, na plaży miejskiej, będziemy dekorować najszybszych zawodników w sprincie. I musimy wam powiedzieć, że dla nas to też jest duże wyzwanie. Taki weekend z triatlonem w Gdyni to może nie jest cały Ironman, ale połówka przynajmniej przez nas zaliczona. Słyszymy się za 20 minut, ceremonia dekoracji, a jutro ci twardziele, którzy mierzą się z